Witam serdecznie po krótszej przerwie wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Dzisiaj przyjechaliśmy do Uli, żeby jak co tydzień zobaczyć, jak sobie radzą nasze pszczoły, sprawdzić, jak idzie odbudowa ramek, jakie mają zapasy i w ogóle jak się rozwijają. Miejmy nadzieję, że przynajmniej te dwa zewnętrzne ule są na tyle rozwinięte, że będę mógł dołożyć do nich dodatkowe korpusy i przy okazji zobaczyć, jak następuje ich rozwój. Co do tego środkowego, eksperymentalnego ula, to zobaczymy, jak sytuacja się rozwija po dołożeniu tych dwóch dodatkowych ramek z czerwiem z sąsiednich uli. No cóż, czasem tak się zdarzy. Oh, we still have a lot of these. Teraz zobaczymy. But when you close it, you have to look when there's bees on the side. Mm-hmm. So you cannot kill them all. Go. You said you're gonna get another box of bees. Nie, mówiłem, że dołożymy jeszcze jeden. Wiesz? You're gonna get more bees in there? Dołożymy im jeszcze jeden tutaj z góry box. Wiesz? Oh, we had to take one more box of this. Jeszcze jeden taki box tutaj położymy na górę. Yeah, that's what I said. Jeśli one pracują dobrze, wiesz? No, pracują dobrze tutaj. Na tych rameczkach na zewnątrz to jeszcze nie. Ale tu w środku widać, że mają dużo już. Wiesz? No ale zobacz, tutaj już budują. Widzisz? I know. Tutaj już jest dużo. Yeah, really. A lot. Mm-hmm. And it's already getting yellow. When it gets yellow, that's honey. I wosk też. Maybe the bee honey is gonna... Hey! Maybe some bees are holding on babies. Pięknie odbudowywana ramka. Oh my goodness. Mnóstwo miodu. Jest z nocą. To jest najprawdopodobniej ta ramka, którą włożyłem zamiast tej z czerwiem, którą wyciągnąłem tydzień, nie, kilka dni temu właściwie. Już jest odbudowywana bardzo ładnie. Tu jest dużo czerwiu po tej stronie. Jest dużo jajek. No oczywiście widać zapasy miodu po bokach. Tutaj cała ramka zalana jest. Bardzo ładnie to wygląda. Ramka z czerwiem wygryzającym się. W pustych komórkach już są jajka powkładane. Czyli królowa pracuje na pełnych obrotach.
przepiękna ramka z czerwiem. Bardzo piękna. Wygryzający się czerw. Wspaniały ul. Ten jest, tak jak wspominałem kilka razy wcześniej, ten był od samego początku najsilniejszy. I prawdopodobnie będzie się nadawał na robienie odkładów. No, nie wiem, czy w tym roku oczywiście. No ale w przyszłym, jeśli przezimuje, to na pewno będzie z niego wspaniały pożytek. Tutaj są jajka, czerw. Z tej strony jajka, trochę pyłku. Wspaniale to wygląda. Pięknie. Pomiędzy ramką z miodem spróbuję włożyć jedną nieodbudowywaną, żeby zmusić pszczoły trochę do lepszej odbudowy. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda w dolnym korpusie. Czy nie ma mateczników ratunkowych, czy tego typu atrakcji. Miejmy nadzieję, że nie będzie. Tato, to jest zielony. Gdzie? Podnieś głowę. Wszystko wygląda dobrze. Tutaj tak samo. Może tylko tak jak zrobiłem tutaj u góry, też spróbuję przełożyć jedną ramkę nieodbudowywaną troszkę bliżej. Może to zachęci je do odbudowy. Szybciutko tylko sprawdzimy. Całe ramki miodu. Tak właściwie to powinienem podebrać może trochę, no ale z gniazda to tak trochę boję się, bo przyjdzie jakaś susza i się okaże, że zabrałem im jedyne pożywienie. Przepiękne ramki z czerwiem. Naprawdę. Populacja tego ula wzrasta bardzo szybko. Jest to bardzo dobry znak. Ponieważ to oznacza, że może jeszcze w tym roku postawię na stawki na miód i ten ul przyniesie mi troszeczkę miodu.
taką mam nadzieję. Pięknie wygląda to. Matka pracuje. Bez przerwy znosi jajka. To są pierwsze ramki, te z samego dołu. Kilka razy, no zaraz na pewno wygryzione, ale już tutaj widzę jajka są po bokach. Bardzo ładnie. Ślicznie, ślicznie. Niektóre ramki są bardzo ciężkie, bo mają bardzo dużo miodu napakowane. Większość ramek jest załadowana. Więc myślę, że jeśli dołożę im kolejny korpus do odbudowy, to poradzą sobie z tym dobrze. Włożę ramkę jedną. No, właściwie to chyba tą wyciągnę. Włożę tutaj do szybszej odbudowy. Bardzo ładnie. Teraz mi się tutaj pszczoły. Rozeszły. Za długo tu gmerałem przy tym ulu. No, już się denerwują na mnie, więc muszę to zamknąć. Nie będziemy im przeszkadzać. Jeszcze myślę z tydzień poczekam, bo jest wiele ramek jeszcze niezagospodarowanych, więc myślę, że jeszcze jakoś sobie dadzą radę na tym, co mają. Takie tutaj zostawimy. Miałem im założyć siateczki na te otwory tutaj, ale zapomniałem ich zabrać. No niestety będę musiał to zrobić następnym razem. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja w tym naszym bardzo ciekawym ulu eksperymentalnym.
tak tylko szybciutko zajrzymy. Zobaczymy, czy tutaj coś się wygryza, czy nie. Jakaś odbudowa tutaj idzie. No jeszcze sam je poddenerwuję za chwilę. Tak, pszczoły się wygryzają, jak widać na tych ramkach, które poddałem im kilka dni temu. Jest tylko jeden problem. Ciekaw jestem, co się dzieje z matecznikiem na dole. Zaraz to spróbuję ustalić, co tam się dzieje. No, w tym ulu jest wciąż bardzo mało pszczół. Ale są zainteresowane coś mną mocno. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że już raz dzisiaj zostałem ukąszony. Więc to może powodować ich zainteresowanie. Są zapasy, ale jak na razie nie widzę dalszego rozwoju ich. Nie widzę jajek, nie widzę czerwiu. Chociaż nie, jest tutaj trochę. Nie wiem, czy to świeży czerw, czy nie. No nie ma nic. Tu jest kolejny matecznik. Wygryzający się chyba. Chyba się matka wygryza z niego. Tutaj no są jajka, są małe larwy. Tutaj tak samo. No szkoda mi zabierać tych ramek, bo tu właśnie w tych krzywych ramkach są larwy. Nie, więc na razie nie będę go zabierał. Tutaj też już nie będę patrzył.
No jest... Nie wiem, na razie matecznika tego większego nie zauważyłem. Chyba został przez pszczoły zdemontowany. No nic, damy im jeszcze kolejny tydzień. Zobaczymy, jak im pójdzie. Na razie powolutku, ale jakoś idzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Na razie niech sobie pracują. No, sprawdzimy, jak tutaj się ma nasz pomarańczowy ul. No, z odbudową całkiem dobrze sobie radzi, jak widzę. Ten trik z przekładaniem ramek czasem skutkuje, czasem nie. Różnie jest. No, ale tym razem chyba zadziałało. Bo tu ramka, którą tu włożyłem, z tej strony jest odbudowana i cała jest zapchana nektarem. Z tej strony jeszcze nic. Ale to znaczy, że gdzieś jest dobry pożytek. Prawdopodobnie lipa się kończąca właśnie, ale no nie wiem, zobaczymy. Piękne są ramki z czerwiem, tutaj już młody czerw. Bardzo ładnie. Widać, że królowa gdzieś tutaj krąży, znosi jajka. Nie widać jej, ale nie możemy jej spotkać. Ale po zniesionych jajkach widać, że o, jest. Tu jest. Widzisz, Krzysiu? O, tutaj patrz. O, tu. Widzisz, taka duża? Jest, chodzi królowa, patrz. Widzisz, jak znosi jajeczka? Chodzi, szuka, gdzie jest dziurka pusta. Widzisz ją? No, chodzi i szuka, żeby gdzieś znieść jajko. Musimy włożyć ramkę delikatnie, żeby jej nie zgnieść. Tutaj też już jest ramka w większości zaczerwiona. Zniesione są jajka, już malutki czerw jest. Rozwój postępuje bardzo szybko. Zapasu pszczoły mają bardzo dużo i znoszą go coraz więcej. Więc jest to dobry znak. Nie będziemy tutaj nic zmieniać w tym ulu. Wygląda, że pracuje dobrze.
Ale i korpusu też nie dołożymy, bo górny korpus nie jest na tyle jeszcze odbudowany, żebym mógł dołożyć kolejne ramki. Wprawdzie jest bardzo ciepło, ale to nie o to chodzi. Powiększanie gniazda, bo jeszcze jeden dodatkowy korpus nie jest rzeczą czasem dobrą. Trzeba poczekać. A skoro ja przeglądam ule raz w tygodniu, to wydaje mi się, że nawet przy tak szybkim nanoszeniu nektaru do ula pszczoły jeszcze przez ten tydzień nie zdążą zabudować tych ramek tak, żebym nie zdążył dołożyć kolejnego korpusu. Także to będzie na dzisiaj tyle. Zamykamy. Tak więc, jak widzieliście, zrobiliśmy kolejny przegląd w naszych ulach. Rozwój wszystkich trzech rodzin następuje oczywiście w różnym stopniu, ale posuwa się do przodu. Jestem bardzo zadowolony z tych postępów. Oczywiście cieszy mnie rozwój tych dwóch zewnętrznych uli, pomarańczowego i białego. One sobie radzą doskonale, bardzo dobrze rozwijają się. Oczywiście nie rozwinęły się na tyle, żebym dołożył im kolejne korpusy, żeby uzyskać standardowy, według tutejszych standardów, standardowy rozmiar, to standardową kubaturę gniazda, czyli trzy średnie korpusy Langstroth. Ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Spotykamy się oczywiście za tydzień podczas kolejnego przeglądu. Dziękuję za oglądanie i serdecznie pozdrawiam wszystkich. Cześć!